Szanowni Państwo, witamy Państwa serdecznie na dyskusji panelowej dotyczącej twórczości fenomenu Janusza Zajdla i fantastyki socjologicznej. Zastanowimy się tutaj nad fenomenem tego typu pisarstwa zarówno w PRL-u, jak i potrzebę, czy postaramy się powiedzieć kilka słów o recepcji Zajdla dzisiaj. Ze mną pani Edyta Rudolf, ja nazywam się Marcin Kowalczyk i choć jedno z nas musiało rozpocząć, to jesteśmy tu na absolutnie równych i pełnoprawnych pozycjach dyskutantów. Zatem kilka słów, proszę Państwa, wstępu. Tutaj cieszymy się bardzo, że Janusz Zajdel znalazł swoje miejsce także na kongresie futurologicznym, bo no, myślę, że czułby się dobrze koło Iona Tichego i profesora Tarantogi, jeśli mógłby się na takim kongresie znaleźć. I właściwie moglibyśmy zacząć od tego, że pisarstwo Zajdla stało się zwłaszcza w latach 80. Swoistym fenomenem. No, dzieła takie jak Limes Inferior, Cylinder van Troffa czy Wyjście z cienia, jak też, a może zwłaszcza Paradyzja, świetnie odpowiadały na pewne nie tylko czytelnicze, ale przede wszystkim poznawcze zapotrzebowanie ówczesnych czytelników, fanów fantastyki, ale nie tylko. Można się spotkać wielokrotnie z taką opinią, że Zajdel widział więcej niż inni, patrzył dalej i udało mu się coś, co rzadko w gruncie rzeczy udaje się pisarzowi. Znalazł właściwy język i właściwe obrazy, by opisać to, co inni ledwie czuli bądź przeczuwali. I teraz, proszę Państwa, przełom lat 70. i 80. to rzeczywiście swego rodzaju w polskiej literaturze, w polskiej fantastyce eksplozja tak zwanej odmiany gatunkowej fantastyki socjologicznej. I tutaj wydaje się, że jej cel, misję najlepiej w jednym z wywiadów streszczał Edmund Wnuk-Lipiński. Mówił on, że narzędzia ówczesnej nauki, z różnych stron krępowanej przez ideologię, nie do końca były w stanie opisać rzeczywistość otaczającą naukowców. Sam Edmund Wnuk-Lipiński był socjologiem, ale sięgnął również po fantastykę socjologiczną, która, jak sam mówił, pozwalała mu sprawdzić, zbadać pewne tezy, przetestować pewne pomysły badawcze właśnie za pomocą fantastyki. Wydaje się, że także Januszowi Zajdlowi udało się tą formułę wykorzystać znakomicie. I teraz pierwsze pytanie jest właściwie oczywiste, aczkolwiek myślę, że odpowiedź na nie może poprowadzić w bardzo różne strony. Na czym polegał fenomen pisarstwa Zajdla w latach 80., Edyto? Najpierw tak tytułem wstępu, skąd się tu wzięłam? No, w ostatnich latach zajmuję się raczej fantastyką, a raczej przenikaniem się medycyny i kultury popularnej. Natomiast Zajdlem zajmowałam się kilka lat przed rozpoczęciem innych projektów i do Zajdla powoli wracam. To jest tak jakby temat nieustający w mojej pracy. Natomiast udało mi się jakby wejść w krąg znajomości z panią Jadwigą Zajdel, co zaowocowało naszym projektem, właśnie tomikiem poezji, ale ja myślę, że o tym opowiem trochę później. I będąc też świadkiem, czy też słuchaczem, bo ja osobiście przecież Janusza Zajdla nie znałam, opowieści pani Jadwigi, wyłaniała się z tych opowieści postać niezwykle charyzmatyczna, bo my go znamy ze zdjęć właśnie jakby z tego późnego okresu już choroby. Natomiast miałam niesamowitą przyjemność i okazję obejrzeć zdjęcia z konwentów, ze zjazdów i innych spotkań Zajdla, spotkań autorskich i tam jawiła się postać bardzo żywiołowa, energetyczna, że tak
to ujmę, która zawsze zostawiała po sobie jakieś odpowiednie, zawsze zostawiała wrażenie. O, ujmę to w ten sposób. Nie była to postać obojętna. Kiedy się pojawia jego twórczość pojawia się znacznie wcześniej, bo już w latach 60. były pierwsze opowiadania, ale jakby to nie był jeszcze ani ten czas, ani ten rodzaj pisarstwa, bo jego późniejsze powieści się znacznie różnią od tych dwóch pierwszych, które wydał. I on po prostu, myślę, trafił w punkt, czyli trafił w odpowiedni czas, w odpowiedni moment, kiedy te powieści się ukazują. Dlaczego mówię, że tak trafił w punkt? Oczywiście mamy tam pierwsze wydania, nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek zwracali na to uwagę, poza chyba literaturoznawcami nikt nie bada pierwszych wydań. One ukazują się stosunkowo krótko, to jest ten przedział taki czasowy, 80-82, no powiedzmy 83. I ukazuje się tych pięć najważniejszych, które są dla nas najistotniejsze, tych powieści właśnie, które budują zarąbek czegoś, co możemy, czy określamy dzisiaj jako fantastyka socjologiczna. Natomiast z tego, co wiem, one powstawały niemal równocześnie. To jest raz, dwa, ukazywały się nie w tej kolejności, w której jakby były domykane. Więc dzisiaj to jest bardzo trudne do odtworzenia. To w zasadzie nie wiemy dokładnie, jak to się wszystko toczyło. Wynikało to z kilku względów. Przede wszystkim Zajdel miał inną pracę, tak? Tą swoją podstawową, naukową, zajmował się w Centralnym Laboratorium Radiologicznym. To była praca zajmująca, absorbująca. Jednocześnie działał w Solidarności, więc efekt był taki, że te powieści, czy też jego życie literackie nie było tym życiem najważniejszym, najistotniejszym. I nagle dzieje się coś takiego, że w krótkim okresie czasu, w bardzo ważnym momencie przełomowym też dla naszej polskiej historii, ukazuje się kilka tekstów, które jakby też i mentalnie, i pod względem językowym, to co tutaj wspomniałeś, czy pod względem budowania pewnej świadomości w tym świecie przedstawionym, myślę, że współgrało z ówczesnym czytelnikiem. Rezonowało, jak się dzisiaj tak popularnie, to jest takie modne słowo teraz, rezonowało z tymi, z ówczesnym czytelnikiem. Był on, mimo że ukazywał się, i to też ciekawe, w wydawnictwie Czytelnik, i to jest taka ciekawostka, raczej wskazanie było na czytelnika młodzieżowego, bo to wydawnictwo się specjalizowało w tego typie publikacji. A mimo to czytelnik dorosły znalazł tutaj coś dla siebie. No właśnie, tutaj bardzo ciekawy wątek, ten taki biograficzny, tej charyzmy Janusza Zajdla poruszyłaś, no bo właśnie mówiąc o pewnym fenomenie, wyobrażamy sobie zwykle przede wszystkim jego dzieła, ale to była też ujmująca osobowość. Też miałem przyjemność żonę Janusza Zajdla poznać i rzeczywiście mam dokładnie to samo wrażenie z tych opowieści. Również Maciej Parowski, przyjaciel, jego opowiadał o takiej jego tej magnetycznej osobowości. Ale odnosząc się już do samych utworów, to tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo tutaj ten trop o tym czytelniku i tej literaturze młodzieżowej jest bardzo ciekawy, bo te utwory Zajdla są zwodniczo proste, tak bym je określił. I co czasem bywa przez współczesnych czytelników, którzy o Zajdlu słyszą, oni je czytają i niektórzy mówią, no dobrze, no ale to tam nic specjalnego. No to wtedy ktoś mówi, chwileczkę, ale te utwory trzeba odpowiednio czytać i trzeba dokładnie zastanowić się nad wszystkim tym, co jest tam napisane. Bo jeśli zestawimy na przykład twórczość Zajdla z rokiem 84 Orwella, który kreśli nam taki bardzo, bardzo złowrogi obraz tego ustroju totalitarnego, to u Zajdla ten obraz zwykle taki złowrogi nie był. Ale w tym sensie on docierał do pewnej istoty totalitaryzmu w działaniu, powiedzmy, no bo totalitaryzm orwellowski rekonstruował pewien model. Trudno sobie wyobrazić, że ten świat jeden do jeden mógłby istnieć naprawdę. A ten totalitaryzmy Zajdla to są zawsze takie totalitaryzmy, w których jest miejsce dla człowieka.
Jest miejsce dla człowieka z jego kombinowaniem, jest miejsce dla człowieka z takim radzeniem sobie, jest miejsce dla człowieka, który szuka różnego rodzaju dziur w tym systemie i w gruncie rzeczy te wszystkie, właściwie w tych wszystkich najważniejszych książkach, jeśli weźmiemy tego człowieka zajdlowskiego w taki czy inny sposób uwikłanego w ten totalitaryzm, to ten człowiek zawsze widzi pewne elementy niekonsekwencji. Zawsze widzi pewne elementy pękania tego systemu. Co nie znaczy oczywiście, że ten ustrój jest mniej niebezpieczny. Niemniej on nie jest taki modelowy, on nie jest taki idealny. W tym sensie, wydaje mi się, Zajdlowi udało się znakomicie uchwycić istotę PRL-u, zwłaszcza PRL-u schyłkowego. I tutaj Maciej Parowski podkreślał, że czytając Zajdla, on czytał to, co sobie myślał. On czytał to, co czuł. On w tej prozie odnajdywał swoje doświadczenie życia w tamtym ustroju, co pośrednio oczywiście sprawiało, że inni też to doświadczenie odnajdywali. I siła Zajdla też polegała na tym, że wbrew różnego rodzaju diagnozom, koncepcjom bardzo skomplikowanym, on potrafił w stosunkowo prosty, tak jak mówiłem, zwodniczo prosty sposób pokazać różne warstwy tego totalitarnego systemu, a przede wszystkim sposoby uwikłania jednostki w ten system. Bo poprzednia dyskusja, którą tutaj toczyliśmy na tej sali, dotyczyła człowieka Stanisława Lema. I wydaje się, że równie dobrze można by zorganizować dyskusję o człowieku Zajdla. Bo tyle, że tutaj teza by była taka, że Zajdel niewątpliwie tego człowieka lubił, niewątpliwie temu człowiekowi współczuł, przyglądał się temu człowiekowi i wydaje się, że tego człowieka w tym systemie totalitarnym doskonale rozumiał. Prawda? Czy jakie masz zdanie na ten temat? Profesor Smuszkiewicz właśnie pisał kiedyś o Zajdlu, że czyta się go zbyt łatwo i zbyt szybko. I coś w tym jest, bo ten wątek awanturniczy, który jest niewątpliwie obecny w jego utworach, ta główna oś wydarzeń, no, skłania do tego, że się czyta szybko, chce się poznać losy bohaterów. Ja myślę, że w przypadku Zajdla, zgadzam się oczywiście z tobą, jakby to rozszerzając, że nie mamy tutaj takiej klasycznej dychotomii, tak jak powiedziałeś. Mamy ten cały środek, czyli ten cały wachlarz ludzkich zachowań, przystosowawczych, bo ja myślę, że to, co nas najbardziej poraża w prozie Zajdla, to to, że widzimy, jak ludzie się przystosowują nawet do najgorszych warunków życia, dają się stopniowo uwikłać w coraz trudniejsze struktury, z których później jest coraz trudniej oczywiście wyjść. No chyba jedynie literatura Holokaustu pokazywała właśnie ten poziom przystosowawczy do na przykład życia w obozach koncentracyjnych. Zajdel oczywiście aż tak, właśnie i Zajdel taki drastyczny nie jest, tu masz rację, że tu nie mamy, nie ma takiego efektu grozy, nie ma tego efektu takiej radykalizacji bezpośredniej, powiedziałabym. Tylko to właśnie stopniowo wchodzimy w ten świat i jak przeczytamy faktycznie te utwory zbyt szybko, to te wszystkie niuanse, te rozmowy bohaterów, te zachowania gdzieś umykają. To jest trudna lektura wbrew pozorom. Tak, ale u nas pewnie trochę jeszcze pokutuje takie poczucie, że po pierwsze, a jeśli coś jest łatwe, to nie może być dobre. Jeśli to należy do porządku kultury popularnej, to no nie może mieć aż tak ważnych treści do powiedzenia. Zresztą no, wiadomo, wielu fantastów się z tym problemem przynależności gatunkowej na czele z naszym głównym bohaterem Lemem borykało niestety, ale też wiadomo Dick. I Zajdel poniekąd też, że rzeczywiście pozostawał bardzo znany w gronie fanów fantastyki naukowej. Poza tym gronem nieco mniej. Na szczęście wznowienia po 1989 roku jego dzieł, zwłaszcza po roku 2000, ten obraz zmieniły, ale wróciłbym do tej twojej konstatacji dotyczącej tego człowieka, bo patrząc z dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza jeśli ktoś PRL-u w ogóle nie pamięta, to czasem
czasem może się wydawać, że ten świat był po prostu czarno-biały, że wszystko było wiadomo, że tam byli jacyś oni, byliśmy jacyś my i łatwo było zidentyfikować ten kartki, system. Tak. Kartki i puste półki, bo tak, to są takie półki, dwa hasła wywoławcze dla młodych ludzi. Że rzeczywiście ta epoka, zwłaszcza te lata 80., zastygła w takich kilku symbolach. Jeśli to podlejemy takim sosem jeszcze misia czy alternatyw, to wyjdzie na to, że tam było jeszcze bardzo śmiesznie. A u Zajdla widać właśnie, że po pierwsze nie była ta epoka wesoła, a po drugie, że ona nie korumpowała w sposób jakiś taki spektakularny, że ona nie zawsze zostawiała pole do jakichś heroicznych czynów, heroicznych wyborów, heroicznego sprzeciwu. Ona deprawowała na poziomie takim czasem bardzo podstawowym. I to świetnie widać nie tylko w Limes Inferior, ale na przykład w całej prawdzie o planecie Xi, gdzie tam mamy powolne budowanie tego systemu totalitarnego i widzimy, jak ten główny bohater krok po kroku, każda decyzja jeszcze bardziej go korumpuje, jeszcze bardziej pogłębia jego uwikłanie i w momencie, kiedy już się wywikłać z tego wszystkiego jest bardzo, bardzo trudno. On jakoś tam może chciałby to zrobić, ale jest już za późno. I tutaj pokazanie przez Zajdla, że jakieś takie drobne czasami wybory mogą mieć olbrzymie konsekwencje dla psychiki jednostki, to jest bardzo ciekawy trop w jego twórczości, wydaje mi się. I to jest takie fascynujące, czego czasem współczesny czytelnik nie jest w stanie dostrzec, tak jak mówię, postrzegając ten świat jako świat czarno-biały do pewnego stopnia. Ja myślę, że to właśnie ten nurt pesymistyczny u Zajdla, dla mnie przynajmniej, wybija się przede wszystkim w tym momencie, kiedy okazuje się, że nie ma bohaterów, nie ma herosów. To jest świat pozbawiony zupełnie tego pierwiastka heroicznego, ponieważ tak wszyscy są skupieni na przetrwaniu w dniu codziennym, tak zamknięci są w tej codzienności, że już na większe zrywy nie ma ani chęci, ani siły, ani ochoty. Ale co innego mnie też zastanawia w prozie Zajdla, ponieważ u niego zostały niejako usunięte kobiety. Ja nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek zwracali na to uwagę. To jest, ja niedawno, przyznaję się, gdzieś w którymś momencie są kobiety, które pełnią funkcję, tak jak w Limes Inferior, Alicja. To jest jakaś inspiracja, byt nie do końca zresztą skonstruowany, nie do końca dopowiedziany. Ale kobiet takich, powiedziałabym, bohaterek, które mają coś tam do powiedzenia, gdzieś tam się przewijają, ale w zasadzie ich nie ma. I teraz można się zastanawiać, czy jest to zabieg celowy, przypadkowy, czy było to skupienie się na bohaterze męskim, którego powiedzmy autor najlepiej rozumiał i byłby najlepiej w stanie oddać uczucia, emocje i motywacje działania. Trudno mi orzec, dlatego że wiemy, że kobiety działają troszkę inaczej w strukturach społecznych, szczególnie w latach 80. w Polsce to było w ogóle troszkę inaczej niż dzisiaj, nawet żeby nie powiedzieć troszkę, znacznie inaczej to wyglądało. I to jest według mnie bardzo ciekawa historia, ponieważ ta rewolucja społeczna nie odbywa się u Zajdla przecież. Tam są takie pomysły, ale ta rewolucja się nie odbywa. Tam jest bunt, ale nie dochodzi do tego przełomu. No i właśnie, i czy moglibyśmy się zastanowić, oczywiście to są czyste spekulacje, czy jakakolwiek bohaterka kobieca, tak jak w Limes Inferior, byłaby tym elementem, który przełamie ten marazm działania bohatera, czy też niekoniecznie już w tym momencie. Ale tutaj oczywiście masz rację, jeśli chodzi o ten trop kobiecy, tyle że możemy powiedzieć, mnie się wydaje, że Zajdel pisze generalnie o człowieku. W tym sensie to rozróżnienie na płeć i jej rolę, nie wiem, czy miało dla niego takie wielkie znaczenie. Może rzeczywiście ten trop taki, że on no, mężczyzn najlepiej rozumiał, dlatego ten typ ludzki konstruował jako mężczyzna, ale możemy domniemywać, że w pewien sposób no, kobiety w tym ustroju
takim, w tych ustrojach, które on konstruuje, musiały sobie radzić na takich, na swój własny sposób? No bo przecież na przykład w Paradyzji mamy postaci kobiece. A z jednej strony ta Alicja z Limes Inferior to jest zresztą bardzo odważne zakończenie tej powieści Zajdla, który uprawiał generalnie coś, co nazywał taką fantastyką realną. Tak, zwracał bardzo uwagę na naukę w swoich książkach, na pewne prawdopodobieństwo takie fizyczne i tu odważył się zakończyć, nikt tak wówczas powieści nie kończył w sposób taki metafizyczny, ta Alicja jako zwiastun, jako pewna nadzieja na zmianę i mówisz, że się rewolucja u niego nie pojawia tak, ale pojawia się zawsze nadzieja na nadzieja zmianę. Tak, ale... To pojawia się jakiś taki... Jakaś taka myśl, że to nie może trwać wiecznie, a dla mnie symbolem tego jest ta korodująca Paradyzja, to, gdzie tam wszędzie widać rdze, że widać, że to już koroduje i to jest bardzo taka mocna metafora tego korodującego systemu. No, tylko chwila, moment, a przebijemy się przez tą metalową ścianę, tak? I no zobaczymy, tak. Że jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Nie wiem, ja bym się zastanawiała nad tymi kobietami, ale jak ktoś ma ochotę zgłębić temat, to polecam, bo przecież tam się kobiety też pojawiają jako towar w którymś momencie w jednej z powieści, więc to tak chyba jednak nie do końca z tym męskim punktem widzenia. Mnie natomiast ciągle urzeka w tych opowieściach zajdlowskich, tak jak już wspomniałam, to rozmycie ten plan środka, który dla mnie osobiście, też analizując literaturę czy też kulturę współczesną, to jest najbardziej niebezpieczna przestrzeń, w której nie ma dobra, nie ma zła, tak jak powiedzieliśmy, nie ma kolorów, nie ma też szarości, tam już nie ma nic. Mówisz, że u Zajdla jest ten promyk nadziei, ja nie wiem. To znaczy dla mnie to jest taki malutki ten promyczek nadziei. To tam nikło się gdzieś pojawia. Nie. Wyjście z cienia, Paradyzja, Limes Inferior generalnie dają niepodważalną nadzieję, że coś się tam zmieni, wizji, wydaje mi się. Do optymistycznej wizji świata zawsze się dam przekonać. Dobrze, ale tutaj, żeby jeszcze bardziej optymistycznie zabrzmieć, właściwie celem naszej dyskusji nie jest mówienie o Zajdlu w kontekście PRL-u, bo nie chcielibyśmy, żeby on też tak skostniał jako kronikarz jednego systemu, tak, że jeśli ktoś się chce dowiedzieć, jak wyglądał przełom 70., 80., to sięga po Zajdla i ma tam obraz 1:1, bo tak nie jest. W tym sensie, że jeśli do tego ograniczymy Zajdla, odbierzemy mu bardzo wiele z tych myśli, które tam w tych książkach są, bo ja bym powiedział, że Zajdel nie tylko jest aktualny, ale on jest coraz aktualniejszy. I zwróciłbym uwagę na taki element jego pisarstwa, w którym zawsze pojawia się coś takiego jak zarządzanie informacją. Proszę zwrócić uwagę, że w każdej niemal książce bohater czy bohaterowie mają jakąś tajemnicę do rozwikłania, to jest jedna rzecz, ale jest jakieś centrum, grupa, jakkolwiek byśmy to nazwali, kogoś, kto zarządza informacją. I teraz my dzisiaj żyjemy właśnie w czasach, kiedy to informacja jest władzą. Ci, którzy zarządzają informacją, zarządzają korporacjami, mają wpływ na rządy, mają wpływ na politykę, właściwie mają wpływ na wszystko. I Zajdel potrafił doskonale dostrzec wartość informacji. I nie chodzi tutaj tylko o takie proste rzeczy jak ograniczanie, cenzura, ale właśnie o informację samą w sobie, tak? No ale jakby system totalitarny zakłada, że tylko wąska grupa ludzi ma informacje. Nie tylko władzę, no władza opiera się na informacji, bo informacja daje, to jest ten klucz do jakby dalszych dóbr, które możemy poprzez te informacje pozyskać. My może, powiedzmy sobie tak,
dzisiaj szczególnie odczuwamy ten związek z informacją, bo informacja przepływa cały czas. Jesteśmy w tej chwili nagrywani, będziemy za chwilę w sieci czy gdziekolwiek indziej, ta informacja płynie. Natomiast pamiętajmy, że kiedy Zajdel faktycznie to pisał, no to tak, to było raczej takie przeczucie, te tajne koperty, teczki i tak dalej. Że gdzieś ta informacja przepływa, że musi być nośnik dodatkowej informacji. Dzisiaj mamy już te nośniki jakby opracowane. Dla mnie zawsze największym, jeśli chodzi o przewidywanie, chociaż to jest złe słowo przyszłości, to złe określenie, ale wiedzą Państwo, takie przeczucie, jak to będzie wyglądało, to jest limes inferior i klucz. To jest... I każdy z nas taki klucz dzisiaj tutaj podejrzewam na sali ma, bo za pomocą telefonu już nawet płacimy rachunki, w zasadzie nie potrafimy bez niego żyć, więc daliśmy się łagodnie ubezwłasnowolnić teraz. To prawda. Klucz jest bardzo, bardzo, bardzo takim sugestywnym narzędziem, ale to ja może doprecyzuję, o co mi chodzi w tej informacji, bo oczywiście jest tak, że system totalitarny, władza zarządza informacją, tyle że no w PRL-u lat 80. No nikt już nie ma wątpliwości, jaki ten system jest, jak ten system wygląda i w książkach Zajdla on znajduje potwierdzenie tego. Znaczy on nie dowiaduje się stamtąd prawdy, bo już generalnie ktoś po to sięga, to już wie jaka jest prawda. Ale Zajdla nam pokazuje światy inne. Zajdla nam pokazuje światy, w których ludzie żyją przekonani, że prawda jest inna niż w rzeczywistości ona jest, że gdzieś tam to centrum zarządzające informacją kreuje świat, który jest światem w gruncie rzeczy wymyślonym, z czego właśnie szczytowym osiągnięciem jest paradyzja. No oczywiście podobnie jest w Argolandzie, ale wydaje mi się, że to ma dużo więcej wspólnego z nami, z internetem, z naszymi mediami społecznościowymi niż miało z PRL-em de facto. Dlatego mówię, że Zajdel jest coraz aktualniejszy. Przecież możemy obserwować dzisiaj włączając YouTube'a, jak różni YouTuberzy, dokładnie tak jak ludzie mieszkający na paradyzji i rozmawiający koalangiem, czyli językiem skojarzeniowo takim metaforycznym i próbowali tam oszukać ten komputer, który wychwytywał te nieprawomyślne stwierdzenia, a ten koalang odbierano jako taki po prostu komputer, odbierał jako bezsensowny bełkot, to YouTuberzy dzisiaj robią dokładnie to samo, usiłując oszukać algorytmy Facebooka, bo pewne słowa klucze, które są używane no, w dobie COVID-a na przykład, jak nie wiem, szczepionka, prawda? No to są YouTuberzy, którym substancja na przykład i już algorytm tego nie wychwytuje i film może zostać zmonetyzowany, nie zostaje skierowany gdzieś tam do powtórnej weryfikacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby dzisiaj robimy dokładnie to samo, co robili bohaterowie Paradyzji, usiłowali oszukać algorytm. I w tym sensie właśnie mówię, że ta aktualność Zajdla wzrasta, on się umacnia i myślę, że będzie to trend postępujący. To znaczy tak, przepraszam, bo ja jakby jestem tak przyzwyczajona do tego, że władza nad informacją kreuje obce światy, że to jest normalne, prawda, Telewizja Polska osiągała szczyty w latach 80., dzisiaj też osiąga szczyty budowania informacji. A ja myślę, że mechanizm jest ten sam. Natomiast skala, którą pokazał Zajdel jeszcze w latach 80., odpowiada dopiero temu, co mamy dzisiaj. Może w ten sposób, że dzięki technologii to, co było takim przewidywaniem, do jakiego momentu możemy zbudować nam tą fikcyjną rzeczywistość, dzisiaj faktycznie zostało to zrealizowane. Ale czy Zajdel jest aktualny? Więc ja powiem, ja postawię teraz taką tezę, że Zajdel w Polsce się skończył. I to parę lat temu. A dlaczego mówię tak? Były próby ożywienia twórczości Zajdla po 2000 roku i ty brałeś udział w takim konkursie na napisanie drugiej części całej prawdy o planecie Xi. Opowiesz, czemu wziąłeś udział? Ale to zmierza do tego, czemu Zajdla się skończył. Ja mam coś z tym wspólnego. Z nie. Tego trochę się boję odpowiedzieć na to pytanie. Nie, to nie, chodzi o to, że był to ten moment, kiedy Zajdel na chwilę powrócił.
Zajdę na chwilę powrócił, a zaraz powiem dlaczego, bo się bronisz się. Znaczy, nie, bo ja bym chciał powiedzieć tutaj, żeby to czasowo to wszystko jasne, dobrze umiejscowić, że Zajdel powrócił tak naprawdę poważnie w 2005 roku, tak, kiedy ukazała się taka seria wznowień jego dzieł w Supernowej. I mnóstwo nowych czytelników miało z Zajdlem wówczas kontakt. Tak. Ja sam byłem wielokrotnie świadkiem, że ktoś właśnie dzięki temu... Tak? Ale powiedziano nam, że następny panel się nie odbywa, więc mamy jeszcze pół godziny. Dobrze. To jesteśmy w świecie Zajdla, tak już. A ja myślałem, że pan chciał powiedzieć, że właśnie to wydanie z Supernowej z 2005 roku wpadło panu w ręce. No właśnie, więc to dla wielu ludzi był to pierwszy kontakt z Zajdlem i Zajdel no taką przeżył drugą młodość. Te książki wciąż są na rynku. Pamiętajmy, że też później ukazały się jeszcze e-booki. I właściwie to moje wejście w 2014 chyba roku, to myślę w żaden sposób niczego tutaj nie zmieniło, tylko wpisało się w ten trend, który już istniał. Tak. Skąd moja teza? Jakby z ostatnich obserwacji, to znaczy te obserwacje trwają już od jakiegoś czasu, żeby państwo nie myśleli, że ostatnią obserwację to ja 5 dni temu usiadłam do komputera i zrobiłam research. Nie, to trwało znacznie dłużej. Chodzi mi o to, w jaki sposób Zajdel funkcjonuje w tak zwanym życiu literackim. Co ja tutaj przez to rozumiem, czyli pojawianie się recenzji, pojawianie się podcastów, jeżeli już sięgamy do internetu, to jest powstawanie prac naukowych, bo powiedzmy sobie wprost, że walory czy też sposób pojawiania się niektórych pisarzy jest również przez to uwarunkowany, czy też pojawianie się nazwiska jego twórczości w recenzjach, ale nie tylko tych związanych z krytyką literacką, czyli tych profesjonalnych, ale również z takimi recenzjami, powiedziałabym, no, czytelników, po prostu zwykłych czytelników, którzy mają ochotę, biorą książkę i ją sobie czytają. I teraz, proszę państwa, sytuację mamy w tej chwili taką, że Zajdel oczywiście jako nazwisko, jako firma w tej chwili powiedziałabym, bo to jest znak firmowy, nagrody imienia Janusza Andrzeja Zajdla, funkcjonuje. Natomiast pomiędzy funkcjonowaniem znaku firmowego a funkcjonowaniem żywej literatury jest tutaj pewna różnica. Ja wiem, że tutaj zaraz zacznie się dyskusja. Natomiast to wynika jakby z moich obserwacji. Poza tym, co jeszcze? Że młodzi ludzie, którzy często biorą udział zarówno w głosowaniu na nagrodę Zajdla, czy też jeżdżą na konwenty, to wynika z wielu rozmów, moich podpytywań i tak dalej. Poza tym były różnego rodzaju ankiety przeprowadzane. Wychodzi na to, że tak, wiedzą, że Zajdel istnieje, to jest taka postać mityczna, wiedzą, że Zajdel istnieje, jest nagroda imienia Zajdla, ale czy coś czytałeś Zajdla? Tak? Nie? Nie wiem. Kolejny problem jakby z twórczością Zajdla jest taki, że w przeciwieństwie do Stanisława Lema, chociaż tutaj te pozycje trudno porównywać, bo te dwie drogi pisarskie są zupełnie inne, nie trafił do kanonu lektur, nawet opowiadanie. Nie mamy tego nazwiska jakby w obrocie ogólnym, co dla pisarzy ma ogromne znaczenie. Jak się popytamy, to dla życia tego literackiego ma bardzo duże znaczenie. I teraz to, co ty mówisz, że on jest aktualny, on jest coraz bardziej aktualny i tu się z tym zgadzam. Natomiast brakuje jakby tego odświeżenia czy też przypomnienia Zajdla właśnie w tej sferze czytelniczej, tej aktualnej, szczególnie młodszej widowni, że tak to ujmę, gdzie Zajdel, mówię, funkcjonuje jako ikona, tak? Natomiast funkcjonuje jako ikona, natomiast gdzieś tam brakuje tej opowieści o Zajdlu. Co może być przyczyną, że tak sobie pozwolę od razu odpowiedzieć, jakby dla mnie główną. I kiedy przejrzałam ostatnie recenzje twórczości Zajdla, które się pojawiają w prasie,
na portalach czytelniczych, dowiedziałam się trzech rzeczy. Poza tym, że żył, że jest twórcą fantastyki socjologicznej, to jest pierwsza rzecz, nie? Że istnieje nagroda imienia Zajdla i że zmarł na raka płuc. Więc jak na informacje o pisarzu, o jego twórczości, to troszkę mało. I były to informacje, które się, proszę mi wierzyć, powielały w każdej recenzji. Był początek, środek i zakończenie. To były te trzy informacje, a po środku treści było na dwa, trzy zdania. No, czasem się pojawił tytuł utworu, czasem tytuł utworu był pretekstem, żeby się pojawiła taka recenzja. Więc wynikało z tego, że autor tej recenzji też tego utworu nie przeczytał, tak, tylko przeczytał poprzednie recenzje, bo to było tak widać, ta taka ścieżka rozwojowa była widoczna tych recenzji. A teraz internet, w internecie nic nie ginie, wiedzą państwo, wszystko można prześledzić. I stąd moja teza, że Zajdel się skończył. No i teraz można tu pomyśleć na temat odświeżenia teraz, znowu, przywołania. Teraz może jakiś głos polemiczny, tak? Tak, proszę bardzo, głos polemiczny. Bo tutaj problem z tymi narzędziami, o których mówisz, wydaje mi się, jest taki, że one są stosunkowo nowe i trudno je porównać z recepcją Zajdla z lat 80. czy 90., bo to jest trochę tak, jak zwykliśmy się odwoływać, mówimy na przykład młodzież nie czyta. No to pytanie, a czy był jakiś mityczny okres w historii Polski, kiedy czytała? Albo to pytanie należałoby sformułować tak, a czego młodzież nie czyta? Przepraszam, był, zanim jeszcze Biblioteka Narodowa zaczęła robić statystyki. No tak, bo jak słyszę takie narzekania, ile to ludzie kiedyś czytali, a potem spojrzymy w twarde badania dotyczące czytelnictwa na przestrzeni ostatnich na przykład 50 około lat, to zobaczymy, że to wcale tak nie wyglądało, jak nam się wydaje. Więcej, inaczej się dzisiaj bada uczestnictwo w kulturze. Jeśli czytanie jest uczestnictwem w kulturze, no to mamy wiele różnych dróg uczestnictwa w kulturze. I teraz zmierzam do tego, że no jeśli dzisiaj stawiamy taką tezę, że ludzie przestali czytać Zajdla, no to ja bym powiedział, zależy jakich ludzi pytamy. Bo jeśli istniałby internet w latach 80., to ze zdziwieniem też byśmy stwierdzili zapewne, że wielu ludzi nie czyta Zajdla. I dla fanów fantastyki byłoby to coś niepojętego, że jest taki Zajdel, a nie mówią o nim literaci, nie mówią o nim najpoważniejsi krytycy, nie wspominał o nim Czesław Miłosz i tak dalej. Więc to wydaje mi się zależy, kogo zapytamy. A po drugie, no, definicja czy sposób rozumienia tego, czym jest fantastyka, też się wyraźnie zmienia. Ci, którzy od lat jeżdżą na konwenty, na pewno to zauważają. Zresztą wystarczy spojrzeć na nominację do nagrody Zajdla i widać tutaj, że te głosy faworyzują inne utwory niż kiedyś. Nie mówię, czy to dobrze, czy to źle. Po prostu taki jest fakt, że dzisiejsi czytelnicy fantastyki szukają w niej być może czegoś innego niż miał do zaproponowania Zajdel. Ale mnie się wydaje, że mimo wszystko ma wciąż grono czytelników, to grono czytelników wzrasta, przede wszystkim dlatego, że nie ma Zajdel następcy, że fantastyka socjologiczna III Rzeczypospolitej czy późniejszej właściwie w takiej formie, jak istniała w latach 70., 80. nie istnieje. I tu oczywiście no niektórzy mogliby postawić tezę, bo już nie jest potrzebna, co no, nie wydaje mi się fortunne, ale raczej problem polega na tym, że dzisiaj wypowiedzi o charakterze politycznym automatycznie sytuują człowieka, pisarza po którejś stronie. I więcej, czytelnicy chcą sytuować swoich pisarzy po jakiejś koniecznie stronie. I to jest problem, bo każda diagnoza jest nie tylko diagnozą, staje się nie tylko diagnozą artystyczną i literacką, ale staje się formą jakiejś deklaracji światopoglądowej autora, co zresztą we współczesnych dyskusjach facebookowych, także wokół fantastyki widać, że utożsamianie dzieła z twórcą osiągnęło właściwie czasami poziom niemal 100%, a przecież wcale tak nie musi być.
Po drugie, być może rzeczywistość nasza dosyć skomplikowana jeszcze nie znalazła jednego człowieka, który w serii dzieł jakoś by ją przygwoździł. Tak jak umiał przygwoździć tą rzeczywistość, Zajdel. Ale być może jest tak, że po prostu Zajdel też już opisał wszystko to, co przeżywamy i nikt nie podejmuje tego trudu, ponieważ twórcy mają poczucie, że nie jest już to potrzebne. No ja myślę, że twórcy teraz współcześni mają w ogóle bardzo trudną sytuację, no bo teraz ile wariantów jesteśmy w stanie wymyślić, że rzeczywistość się zmieni i przechodzimy do takiego zradykalizowanego świata. No już wszystko mieliśmy. Mieliśmy wojny, obcych, epidemię, wszelkiego typu wybuchy, nie wiem, dinozaury, no już wszystko się przetoczyło. Więc generalnie wszystkie totalitaryzmy żeśmy przerobili. W dodatku część z tych totalitaryzmów niestety realizuje się ciągle na świecie, więc generalnie możemy sobie włączyć dowolny kanał informacyjny i o paru sobie pooglądać. I teraz no, trzeba by było uwieść czytelnika czymś innym niż pomysłem. No to tak zabrzmiało trochę biblijnie, że wszystko już było, ale... Ale wracając do Zajdla. Ja myślę, że Zajdel troszeczkę jest tak odseparowany, czy też nie ma tej mocy, a powinien w dzisiejszych czasach szczególnie mieć tą moc, jak tutaj podkreślamy co któreś zdanie. Również z tego powodu, że jakby jest interpretowany ciągle nieustająco przez PRL. To jest ten okres, w którym te teksty powstawały i to jest ta kolejna informacja, czwarta, która się przewija przez większość recenzji, że to są czasy PRL-owskie. Ja rozumiem, że czytelników może to zniechęcać. No ileż razy można już słuchać i czytać o PRL-u w fantastyce, to się w kółko przewija. Tymczasem, kiedy weźmiemy te teksty, kiedy spróbujemy, tak jak tutaj żeśmy mówili, przyjrzeć się tym tekstom bardziej wnikliwie, one stają się bardziej uniwersalne, one są, nawet nie bardziej, one są uniwersalne. Mówią o kondycji człowieka uwikłanego właśnie w pewien system, w pewną strukturę i pokazują mechanizmy, które do tego prowadzą. I są to teksty też, o czym żeśmy jeszcze nie powiedzieli, bardzo precyzyjnie skonstruowane. Tam nie ma przypadkowych dialogów, tam nie ma przypadkowych scen. One powstawały bardzo długo, z tego co wiem, przynajmniej niektóre. To nie były teksty, które powstawały na już, tak jak niektórzy teraz aktualnie pisarze, no, dwie powieści rocznie albo powieść rocznie. Tutaj tego my nie mamy. One się tak ukazywały, jak już wspomniałam, dość skomasowanym, w krótkim czasie, ale powstawały znacznie dłużej. I ta precyzja jest trudna do odwzorowania, tak mi się wydaje. To znaczy, ja nie mówię, żeby odwzorowywać Zajdla, żeby sprawa była jasna, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o ten moment zastanowienia się u pisarza, o domknięcie świata przedstawionego, o ułożenie poszczególnych elementów tak, żeby one się na końcu domknęły. Sam piszesz, to myślę, że wiesz, że, no nie wiem, bardzo chętnie bym usłyszała, co myślisz na ten temat? To znaczy, ja, właściwie tyle wątków tutaj wybrzmiało w tym, co powiedziałaś, że nie wiem, do czego się odnieść. Wolałbym na Zajdla patrzeć nie z punktu widzenia pisarskiego, ale raczej tak z takiego punktu widzenia teoretycznego. W tym sensie, że wydaje mi się dwie rzeczy. Na pewno jest tak, że strategia funkcjonowania literatury jakiejś, na przykład Zajdla na rynku, determinuje to, w jaki sposób jest czytany. I rzeczywiście kojarzy go się z PRL-em. Poniekąd słusznie oczywiście, ale jest w nim dużo więcej, co staraliśmy się tutaj powiedzieć. Ale z drugiej strony problem polega na tym, że dzisiejszy świat, bardziej niż świat, w którym żył Zajdel, jest dużo bardziej wielojęzyczny, dużo bardziej różnojęzyczny. I teraz dużo trudniej byłoby, czy trzeba by po prostu użyć innego języka, innych obrazów, żeby wyartykułować te tezy, które artykułował Zajdel, żeby próbować jeszcze raz podejść do tego świata, jeszcze raz ten świat literacko ograć, mówiąc potocznie. Do tego jeszcze, no wiadomo, każde pokolenie na nowo musi swój świat wynaleźć, na nowo znaleźć jakiś język
w kulturze, którym o tym doświadczeniu opowie, ale dzisiaj ze względu właśnie na tą przytłaczającą różnojęzyczność, nie mam tu na myśli tylko języków jako języki obce, ale wielość narracji o świecie, które się ze sobą zderzają, bardzo trudno jest wypracować taką, która byłaby takim doświadczeniem, opisywałaby doświadczenie wszystkich, bo po prostu dzisiaj nasze doświadczenia są skrajnie różne, mimo że żyjemy obok siebie. I skonstruowanie jednej takiej powieści chyba byłoby problemem. Czyli zakładasz, że powieści pokoleniowej jeszcze nie mamy? Znaczy, no myślę, że nie mamy, no bo teraz jakbym Państwa tutaj zapytał, kiedy no w szkole omawiali Państwo literaturę pozytywizmu, no to zapewne omawiali Państwo lalkę. I teraz, no jeśli potrafią Państwo mi tak wskazać, co mogłoby być lalką ostatniego 25-lecia? Jaka książka zostanie taka, którą ludzie będą za 100 lat jako lekturę z naszej epoki omawiać, która ujmuje taką całość doświadczenia, tego przejścia z lat 90. w lata 2000, transformacje. No, jak Państwo pamiętają, nauczyciele w ten sposób lalkę prezentują, jakie takie doświadczenie pewnego przejścia, zmiany epok, zmiany sposobu myślenia, stąd te trzy pokolenia słynne, które się tam pojawiają. Czy mamy taką powieść? Chętnie oddam głos publiczności i posłucham. Czy tam jakoś z 50 lat jakąś taką powieść? Znaczy, ja mam dwie uwagi do tego, bo się spotkałem nie tak dawno, także świeżą prawdę. Pierwsza prawda jest taka, że system lekkiej szkoły robi niektórym pozycjom więcej złego niż dobrego. I zdarzałbym czy ten, czy też pewnie, czy to pewnie na pierwszy, po 20 latach wielą książkę znowu się okazuje, że to da się ją normalnie czytać i można jakby spróbować myśleć o pozycji własnym, we własnym tempie i we własnym zakresie, a nie pod jakimś schematem. A druga sprawa, że czy lalka była otwierana przez autorami współczesnymi za no tutaj nie, przepraszam bardzo, recepcja z XIX wieku jest dobrze opracowana i tak, to była znacząca powieść dla społeczeństwa polskiego, ale był inny rozkład czytelnictwa i to jest osobny temat na osobne wykłady. No były tam oczywiście uwagi do niej, tak, tak. To tyle, że jakby... Wiadomo, że ja to pytanie trochę roboczo sformułowałem, ale dzisiaj jako pewien symbol pozytywizmu od wielu, wielu lat, chyba dla nas wszystkich, jak tu siedzimy, bez względu na rocznik, lalka, no pozytywizm, zostawmy tak. Zostawmy tą nieszczęsną lalkę. Bo to jest tylko przykład, prawda? Ale czy mamy czy Orwella, my... tak? Który, mamy Orwella, który tam wyznaczał swój fragment. Proszę. Dokładnie, teraz tak. Mamy pesymistyczną wizję, ale ja się nią właśnie podzielę z tego powodu, że mi się wydaje, że za 100 lat książka, która będzie nas opisywała, nie będzie żadna z dzisiejszych w miarę ambitnych książek, tylko będzie to na przykład dom nad rozlewiskiem. Czy coś z tego typu literatury, bo my, tak jak tutaj siedzimy, większość z nas szuka wartości, będzie wartości w książce. Natomiast jak ja patrzę na osoby, które czytają książki, ale nie mają jakichś wielkich ambicji, to jest ich dużo więcej i może się okazać, że te książki, które nam się wydają słabsze, tak powiem, mniej ambitne, że to one lepiej opisują rzeczywistość. Paradoks, ale obawiam się, że tak. Ale pozytywizm też miał swoje domy nad rozlewiskiem. Dobrze, dobrze, ale... Zostawmy tę dyskusję może na później, aczkolwiek myśl jest kusząca, ponieważ Dom nad rozlewiskiem serwuje nam treści przyswajalne na każdym kontynencie.
w różnych klimatach, ale na różnych kontynentach. Natomiast wracając do Zajdla, już powoli kończymy, czy przepraszam? Tak, zmierzać do puenty. Ja myślę, że czas na nowo mówić o Zajdlu, w sensie o jego twórczości, ale w kontekście współczesności. Czyli no chociażby wyjście z cienia i zakazane kształty. Kojarzą nam się różne rzeczy, prawda? Te kolory, kształty. To paradyzja, gdzie jesteśmy zmuszeni mówić jakimiś kodami, żeby ukryć właściwy przekaz i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, żebyśmy mogli wziąć każdą z tych 5 najlepszych powieści Zajdla i rozłożyć je na czynniki pierwsze i mam nadzieję, że rzucimy tutaj ziarno i coś zacznie powstawać. Tutaj jakaś krytyka literacka w państwie się obudzi. Znaczy, ja myślę, że państwo, którzy tutaj przyszli, na pewno czytają Zajdla, więc to jakby wszyscy razem tą zajdlowską pochodnię pewnie będziemy nieśli, ale ja bym tutaj chciał się odwołać do tych lektur szkolnych, bo nie wiem, czy to dobrze robi pisarzom, kiedy znajdą się w lekturach szkolnych, bo oni wtedy już całkowicie tak brązowieją, zastygają jako pomniki. I teraz, no oczywiście, mówi się, no Lem jakoś się tam znalazł w tym kanonie lektur szkolnych, ale ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Lemem z Bajkami Robotów, to no, bardzo mnie to zniechęciło do lektury Lema i potem powrót do Lema już w wieku nastoletnim było takim odkryciem i podejrzewam, że z Zajdlem no, mogłoby być to samo, bo on nieuchronnie każda lektura szkolna, ona musi zostać sprowadzona do jakichś takich prostych formuł, do jakichś takich powtarzalnych schematów interpretacji i Zajdel nie uchroniłby się przed interpretacją w kontekście PRL-u, bo to by było trudne. A jeśli chcielibyśmy uwolnić jego dzieło, to ono po prostu musi być czytane. Ale do lektur szkolnych nie musi trafiać powieść, wystarczy, że trafi opowiadanie. Jedną z moich ulubionych, czyli Dokąd jedzie ten tramwaj. I spokojnie, proszę państwa, dajemy radę. Dokładnie. Chodzi o kanon lektur szkolnych, chodzi tutaj raczej w kontekście obracania się nazwiska danego autora i kojarzenia go z odpowiednią, wiedzą państwo, wartością, poziomem, czymkolwiek. Można sobie z tym dyskutować. Można po 20 latach wrócić do lalki. Lalka świetna jest. Ale wiemy, że taka jest. O to mi chodzi, że dopóki istnieje Nagroda imienia Zajdla, my będziemy pamiętać, że jest twórczość Zajdla, ale już spoza fandomu, spoza kręgu wielbicieli literatury fantastycznej, to już nie będzie oczywiste. Nie jest oczywiste. To raczej w tym kontekście. Oczywiście kochamy spiskowe teorie. Oczywiście chodzi o to, że złe siły specjalnie wybrano Zajdla, nie wstawiają go do lektur, żeby ukryć fakt, że on wciąż jest aktualny. Nie chcemy, żeby społeczeństwo dostrzegło, jak żyje naprawdę. Tak? Sensem tej bardzo nad informacją, którą mieliśmy, bo tak za kolumny, tak zwanej, wszyscy wiedzieli, że oni szukują. U 84 roku przynajmniej Elita, znaczy u Orwella, wie, że oni oszukują, że to nie jest prawda. Znaczy ten główny bohater. Natomiast nam się wpaja takie przekonanie, że wszystko wiemy. Znaczy, że jest internet, wszystko możemy sprawdzić. I my wierzymy, że mamy prawdziwe informacje i to nie jest prawda. Dlatego oczywiście osoby, które tą informację rządzą, starają się przed nami to ukryć i dlatego sobie nie trafi do lektora szkolnego. Na to zależy, jak się będzie szkolnictwo rozwijało. Będzie szkolnictwo w tej chwili, czyli pan minister znaczy, co mamy czytać, czyli ten sposób, tak. Będzie ugodno szkolnictwo, czyli każdy, powiedzmy, dyrektor wyznacza sobie, jakie dane szkoły się wprowadzi, czy jakie będą tam szkoły, kanon dyrektor, to teraz jedno będzie Zajdel, inny będzie, powiedzmy... Ale dobrze, my zamkniemy tutaj... Tak. No, tak.
Panów, ale jedno jest pewne, panów głosy zostały zarejestrowane i zobaczymy, co się z nimi stanie w wolnym internecie. I będzie wolność. Tak, no właśnie, być może nadejdzie taki czas, że spotkamy się na prelekcjach, które będą wygłaszane koalangiem, czego sobie i nam nie życzymy. Więc wniosek, myślę, jest taki, czytajmy Zajdla i czytajmy go wciąż na nowo i nie bójmy go się czytać na nowo. No ciekawa jestem, jaką karierę zrobiłby wpis na mediach społecznościowych Wolny Świat, hashtag Zajdel. Zobaczymy. Może ktoś się odważy i wtedy wszyscy będą czytać Zajdla. Proszę się nie obracać i nie robić dziury w ścianie, czy tam nie zardzewiało, bo nie wiem, czy pałac to przeżyje. W takim razie dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo.